każdy chciał kupić opozycjonistę. Lata 80. polska emigracja we Francji. Pan tu prowadzi akcję, żyje w biedzie, a tu proszę, 70 tysięcy franków miesięcznie. Służby obcych wywiadów przewidywały, że system upadnie i chciały mieć w przyszłych władzach ludzi wpływu. O działaczach opozycyjnych, o wielkim poświęceniu i też wielkim zeszmaceniu innych, o tajnych współpracownikach, Służbie Bezpieczeństwa i Polonii. Będzie też o zamiłowaniu do bigosu Seweryna Blumsteina i o zniknięciu 180 milionów franków. Moim gościem jest pan Andrzej Dębiński, polski matematyk, wynalazca, wydawca i patriota, znający od podszewki polskie życie emigracyjne w latach 80. we Francji. Dzień dobry. Dzień dobry pani. To jest program Otwartym Tekstem. Ja się nazywam Ewa Stankiewicz. Zapraszam. Pierwsza rocznica stanu wojennego w Europie w Paryżu, uroczystości uzgodnione z Jacquesem Chiraciem, wielkie wydarzenie, wielkie wozy transmisyjne z antenami, cała śmietanka towarzyska. Związki zawodowe, przywódcy partii politycznych, no, elita arystokratyczna. 13 grudnia 82 władza komunistyczna znęcała się, wprowadziła stan wojenny, zabijała ludzi. Tymczasem we Francji działacze opozycyjni, emigracyjni, polscy organizują, pan Andrzej Dębiński, pan prowadzi swój komitet informacji i akcji dla Polski, organizuje wielkie wydarzenie, media i co? Szczególnie władze. No celem było jakby przypomnienie tego, że Polska walczy, Polska cierpi. Polska wymaga solidarnego wsparcia politycznego, ekonomicznego, a jednocześnie też i honor tych, którzy zginęli, wymaga ich upamiętnienia. I w tym celu wykonane były dwie akcje dotyczące upamiętnienia ofiar. Pierwsza, wcześniejsza, 13 sierpnia 1982 roku, Komitet Informacji dla Polski. Informacji i Akcji dla Polski, Informacji, tak? i Akcji dla Polski, KIAP w skrócie, albo po francusku Comité d'Information et d'Action pour la Pologne. Jakby nadał ostateczną wersję pomnikowi, no, zrobił go, bo wcześniej to były jakieś luźne płytki, zrobił pomnik taki już profesjonalny z podestem, z napisem Solidarność, z elementami drutu kolczastego, ale nie zamkniętymi, bo to już się zrywało, z nazwiskami 9 górników z kopalni Wujek i napisami po francusku, kto to był, lata, urodzenia i z napisem, że w wyniku, że to jest forma protestu przeciwko totalitarnym rządom w zniewolonej Polsce jako wyraz protestu i czci dla poległych i daliśmy, tak jak w zwyczaj chrześcijański wymaga, krzyż. W końcu metalowy krzyż, który no, przez wiele lat trzeba było bronić. Praktycznie co 2-3 noce wylatywały te krzyże, kradli nie za nic sprawcy, my się znali. No. A gdzie? Z domu naprzeciwka był konsulat tam, prawda? Polski, tak? Polski. No i przepraszam bardzo, perelowski. Czyli jaruzelski. Ale mówimy tutaj o bardzo ciekawym wydarzeniu, które zgromadziło, które pan zorganizował razem z tą organizacją, którą powołał pan do życia w latach 80. we Francji, o wydarzeniu, które zgromadziło przyszłych przedstawicieli francuskiego Sejmu, Senatu, arystokratów, biznesmenów, związków zawodowych, szefów wszystkich związków zawodowych francuskich. Z wyjątkiem CGT, bo komunistycznego, on nie przyszedł. Natomiast bardzo ciekawa rzecz, że nie pojawia się szef biura Solidarności we Francji. Ani nikt z biura. Ani nikt z biura, chociaż byli zaproszeni. Tak. Ówczesnym szefem biura jest kto? No to już wiadomo, w encyklopedii Wikipedia pan Seweryn Blumsztajn. Seweryn Blumsztajn. Ale jak to możliwe? Takie wielkie wydarzenie, a szef biura Solidarności? Ja może wcześniej powiem tak, że Francuzi do tego podeszli z wielką emocją, do tego stopnia, że Chirac, który był merem Paryża, zaproponował... Jacques Chirac. Zaproponował, żeby to puścić jako ewenement ogólnonarodowy i zadziałał z telewizją, z programem pierwszym telewizji państwowej do tego stopnia, że pierwsze włączenie o 20 wiadomości francuskich miało być transmisja z odsłonięcia. Odsłonięcia czego? Tablicy ofiar stanu wojennego w Polsce. Ofiar stanu wojennego w Polsce. No ale to jak to? Jacques Chirac, telewizja, główny program publiczny telewizji francuskiej, a
szef, bo czym był a szef Komitetu Solidarności we Francji, Séverin Blumstein, nie pojawia się na tym. Ja bym się tutaj nie skupiał na osobie jednej osoby, bo nikt z komitetu nie pojawił się. Pomimo, że byli zaproszeni, tak? Może by to trwało tak. No muszę powiedzieć tak, że teraz są czasy wolnej Polski, jak się patrzy, ilość bohaterów i działaczy to jest ogromna, wszyscy działali i tak dalej, ale trzeba czasami powiedzieć prawdę dla historii, że my jako KIAP, jako Komitet Informacji Akcji dla Polski, Informacji chcieliśmy to zrobić jako dzieło Polaków w Polonii, bo z tego wystosowaliśmy listy do wszystkich instytucji, te, które znaliśmy, szczególnie do Komitetu, do Biura Solidarności. Bo to A przecież, co to były właśnie te Biura Solidarności? No one jak grzyby po deszczu powstały natychmiast po stanie wojennym w różnych krajach, gdzie była znacząca Polonia. I przez te komitety przechodziły bardzo duże pieniądze. Skoncentrowały, że tak powiem, wpływy, środki i tak dalej. One przeważnie były lewicowe. Trudno im powiedzieć, ale no, ci, którzy byli w Paryżu, raczej myślę, że tak, bo nigdy nie byli na naszej uroczystościach, które robiliśmy przez całe lata. No nie znalazł Séverin Blumstein czasu, żeby pojawić się na takim wielkim polskim wydarzeniu upominającym się o Solidarność. Nawet telewizja oczekiwała, że pokażą go, bo tam był scenariusz zrobiony, prawda? Kto otwiera, kto mówi. Séverin, ten aktor, wiersze po francusku recytował, Andrzej prawda? Séverin. Andrzej Séverin, tak. Że było przewidywane, że się pojawi. I 13 grudnia 1982, ale nie pojawił się, tak, to znaczy właściwie się pojawił wieczorem. My się wycofali zaproszenia do wszystkich, do Biblioteki Polskiej w Paryżu, do Księgarni Polskiej w Paryżu, do Biura Solidarności w Paryżu. I proszę mi wierzyć, że naprzód, żeby weszli do komitetu honorowego, przygotowującego, zero odpowiedzi. Mhm. Tłumaczenia, a takie różne, nie mamy czasu, nie mamy coś tam, a tam w Polsce mnie wyrzucą z wystawy, coś takie. Potem już jest odsłonięcie, prawda? No to zaproszenie już na konkretną. Brak odpowiedzi. Ponieważ nam bardzo zależało na Biuro Solidarności, bo przecież to Solidarność, prawda? Na apel Solidarności podziemnej ludzie ginęli na ulicach, wychodzili na ulicę na apel, no to wypadałoby, że ta instytucja i jej reprezentacja przynajmniej była. No niestety nie pojawił się nikt. Uroczystość się odbyła. 300 ludzi, cała relacje, elita polityczna, wszyscy Francji, mi pytali, no co, elita polityczna no pytali, a szczególnie związkowcy, bo chcieli pogadać, kto jest tutaj z Biura Solidarności, nikogo nie było. No i potem, jak już wszystko zwinięte, już kościół wygaszony, ja wychodzę już prawie, że ostatni drzwiami z kościoła i naraz miga mi sylwetka kolegi Séveryna Blumsteina. Który się gdzieś tam przemyka. Który przechodził przed drzwiami kościoła i ja mówię, gdzie, słuchaj, Sewek, bo tak on miał takie, czemu cię nie było? A wiesz, nie miałem czasu. No ale gdzie idziesz? Na bigos do bufetu. Bo w kościele polskim z drugiej strony było zaplecze, gdzie bigos do 10 wieczorem można było polski zjeść. Taki polski bufecik. I to tam był tego samego dnia? No, 13 grudnia 1982 roku Séverin Blumstein nie znajduje czasu na to, żeby upamiętnić pomordowanych górników w wielkim wydarzeniu we Francji. Natomiast kilka godzin później wieczorem... Nie kilka godzin później. To było 40 minut po odsłonięciu, jak już jeszcze ludzie wychodzili z kościoła, przemknął przed kościołem. Na bigos znalazł czas tak. W każdym razie. No, może się o to będzie miał żal, ale to jest prawda i tak było, tak mówię. A proszę powiedzieć troszkę o tych środkach, które przepływały przez te Biura Solidarności. Wiadomo mi było, że ogromne środki idą na pomoc Polsce. I te organizacje, które było kilka takich organizacji opozycyjnych, które wiadomo było, bardziej otwarcie lub mniej, że one kanalizują, prawda, te środki, że przerzucają do kraju. Mówił mi pan, że to była gotówka, że Francja była bardzo zaangażowana w zbieranie tej gotówki w parafie. Tak. We wszystkich parafiach praktycznie powstały komitety. Związki zawodowe. Pieniądze, ludzie... związki zawodowe. Na przykład jest takie zdjęcie w jednej z gazet. Uparty człowiek mógłby je poszukać, jak jeden z wybitnych działaczy, który mówił, że jest delegatem Solidarności w każdym razie, nie Séverin Blumstein. Jest taki w gazecie artykuł, piękne zdjęcie, widziałem je. I jest tak, przedstawiciel Solidarności, i tu imię, nazwisko, odbiera czek przekazany przez Wolne Związki Zawodowe Francuskie w kwocie bodajże 320 tysięcy franków na pomoc dla wdów górników pomordowanych w kopalni Wujek. I kto to był?
No, tutaj nie może się bronić, to nie powiem, ale nie chcę mieć żadnych procesów, może go krzywdzę, nieważne. Ja tylko mówię to, co ja wiem. Tak. Nie wiem, co się stało z tymi środkami, tylko potem, ponieważ ja miałem relacje bezpośrednie z szefami związków zawodowych, szefowa sekretariatu pani Apert, pana Blanc się nazywa, Blanc się pisało. Czy te pieniądze dotarły do wdów? Zwróciła się do mnie kiedyś, mówi, Andrzej, jest taka sprawa delikatna, wiesz, zrobił się rok 89, druga połowa i przewodniczący chciał z delegacją związków pojechać do wdów, dla których przekazywali ogromne środki dla tych wdów z kopalni Wujek. No i zwrócił się właśnie do tego pana, prawda? No, żeby pojechał razem z nimi, adresy i tak dalej. I ten pan zniknął z Francji po prostu i telefony się urwały. I mnie pytali, czy ja nie mogę pozwolić jakoś pomóc odszukać tego człowieka. W każdym razie po roku czy dwóch szukania kontaktu nie udało się. I była decyzja, że wystąpił do sądu we Francji o kradzież tych środków. I po pewnym namyśle byłem wtedy w gabinecie tego przewodniczącego i kierownictwa i zdecydowali w ten sposób, że to by mogło jakoś Polsce zaszkodzić. Dlaczego? Że to jakby to było publiczne, że takie środki kradziono, prawda, w imieniu tych, że ci inni ludzie, którzy też dawali pieniądze na pomoc, mogliby zwątpić, czy do nich trafiły. I z tego względu zdecydowali się, że nie występują na drogę sądową, żeby nie zaszkodzić. Czyli te pieniądze dotarły do wdów, no, czy nie dotarły? Nie dotarły, bo gdyby dotarły, to przecież chcieli pojechać odwiedzić te wdowy. Czyli zostały rozkradzione, no, ukradzione znikły. Przez tego człowieka. No ja nie wiem, czy przez tego, no, ale bo może komuś przekazał po drodze, nie wiem. W każdym razie człowiek, który był na zdjęciu, że otrzymuje czek, prawda, gigantyczny, no zniknął potem i już nie było żadnego kontaktu. Nie mogli dotrzeć do tych wdów, nikt im nie przekazał adresów ani nazwisk. A co z tymi milionami franków? No, tutaj ja bym nie koncentrował się na liczbach, bo to one były ogromne, tylko mogę powiedzieć o faktach, które są znane i nawet stały się przedmiotem niedawno wydanej książki. Tak. Bardzo dokładnie książki, która mówi między innymi... Ale to były pieniądze przeznaczone, to była pomoc. To wyglądało w ten sposób, że Francja fantastycznie się zachowała po stanie wojennym. Naprawdę. No wzruszająco. Był stan wojenny w Polsce, a Francja wprowadzona przez... Pomoc dla ludzi, pomoc mieszkaniowa, dzieci, a szkoły, bezpłatne obiady. Dobrze, i te pieniądze szły zawsze przez to biuro Solidarności? Ale mówię, że Francja się zachowało. I oni na przykład tak robili, że na różnych wiecach związkowych czy manifestacjach worki były takie, no, na placach, na przykład w Lyonie czy gdzieś rozstawiane i apelowano o to, żeby wrzucać pieniądze, bo dlatego w tych czasach nie było kart kredytowych tak jak teraz, prawda? Bo to było 40 lat temu, to ludzie gotówkę, banknoty 500, 200, 100, 50 wrzucali i ja osobiście to widziałem, zresztą to w razie czego można wystąpić do telewizji francuskiej, bo dokumentację mają, program pierwszy pokazywał, jak zajeżdżały kilka ogromnych takich wozów pocztowych i jak pamiętam ten ruch, jak ci, no, nazwijmy to listonosze, worki pieniędzy wnosili przy metrze kadet do siedziby, gdzie w budynku należącym do Związków Zawodowych Francuskich, na gdzieś tam piętrze, było to centrum, że tak powiem, biura tego pana, że tak powiem, i tam którego zbierali. Którego pana? Tam było Biuro Solidarności, Paryskie Biuro Solidarności. Tam Paryskie było. Biuro Solidarności zarządzane przez Seweryna Blumsteina, no tak? Tak, ale ja nigdy z tym komitetem długo nie chciałem współpracować z uwagi na to, że oni mieli jakiś ten element patriotyczny, niepodległościowy, oni akcentowali bardziej ten interkomunalny, socjalny, ten lewicowy, jakiś taki... No, międzynarodówka. Właśnie. I te pieniądze docierały. I teraz co się działo? Ja mogę powiedzieć tak, że nie wiem, co się działo. Natomiast była tam grupa pań, pracownic, które miały polecenie, były takie półki naokoło tej sali, gdzie się liczyło te pieniądze. One liczyły do trzeciej, czwartej w nocy i one miały polecenie nie liczyć, tylko dzielić na banknoty, na kubki, tu, na półkach. 500, 200, 30 setki. I według relacji jednej z tych pań, które potem pracowały w moim wydawnictwie, bo za dużo chyba chciały mówić albo coś, nie były wygodne, w każdym bez pracy zostały. Pracowała ta pani potem u mnie, mówiła, że gdzieś koło 4, 5, 6 kończyli, mieli zakaz liczenia tych pieniędzy, nie było żadnych raportów kasowych i że jak przychodziły rano o 8 na nowo, to już były półki puste. Mhm. Ona mówi, nie wie, kto je brał, kto je chował, bo to była ogromna praca, tyle pieniędzy schować, musiała być jakaś dobra służba, że tak powiem, ładowania worki, nie wiem. I jak gdy się o tym dowiedziałem, poszedłem do szefa Biura Solidarności w Paryżu i powiedziałem tak, słuchaj, ponieważ mam dobre relacje w bankach, największy bank wtedy we Francji, Bank National de Paris, BNP, zgodził się, że otworzy dla biura bardzo wysoko, naprawdę oprocentowane konto,
żebyśmy z tych procentów mogli finansować wszystkie rzeczy, ale żeby kapitał nie ubywał. Mhm. No ciekawe rozwiązanie. Tak. Bardzo. No i wtedy dostałem odpowiedź, że mam zgodę, że procenty, że wysokie, że wszystko i poprosiłem go w osobistej rozmowie o to, żeby się poszli do tego banku założyć. Znaczy nie ja, tylko on, ale że mu pomogę. Odpowiedź była, że takie rozwiązania nie interesują Biura Solidarności w Paryżu, mhm. bo wszystko niby tajne, niby takie, ale cóż, Bank Narodowy Francji chyba nie przekazywałby w Polski, do SB, jakie kwoty, bo to i tak nie było nazwy, tylko kwoty. Nawiasem mówiąc, tak się złożyło, że potem o tym już było głośno, o tych różnych takich sprawach, że się dzieją dziwne rzeczy i, że tak powiem, no, podziemna solidarność, nazwijmy to tam z Polski, no takie dało upoważnienie, żeby powołać taki komitet honorowy, prawda, zaufanych ludzi, między innymi tam był Wierusz Kowalski, bardzo zacna postać z emigracji, jeszcze było dwóch innych i ten, i było umówione spotkanie w sobotę o 10, że ta komisja jedzie do biura. To nie chodziło o sprawdzanie nawet dokumentów księgowych, chodziło tylko generalnie, ile wpłynęło, na co poszły, żeby jakiś raport z tego zrobić, że nie ma nieprawidłowości. No i od zgrozą pan Wierusz Kowalski zadzwonił do mnie gdzieś 11:30, bo byliśmy w ścisłym kontakcie, że było w nocy włamanie i złodzieje ukradli całe dokumenty księgowe Biura Solidarności w Paryżu. Akurat w nocy z piątku na sobotę, kiedy komisja miała się zapoznawać w sobotę. Ile tych pieniędzy mogło być i co się z nimi działo? Ma pan jakieś... No ja tylko mogę powiedzieć, że to były gigantyczne środki. Jakie? Widząc te worki, no tutaj, ponieważ mówimy o dużej odpowiedzialności, to każda kwota wskazana będzie wymagała, żebym udowodnił. No. Wobec tego były to bardzo duże środki. Szacunkowo 180 milionów franków? Nie odpowiem teraz, ale nie odpowiem, bo nie wiem, tylko ja po prostu wiem, jakie, że tak powiem, procedury będą zaraz wszczęte. No ale może wysyłał to do Polski? No, bo ja tutaj nie, ja tylko dokończę to, co chciałem powiedzieć. I to są jakby moje doświadczenia. Ja się potem tylko dowiedziałem, że ta dokumentacja była przechowywana w pewnej piwnicy, w pewnym mieście na przedmieściach Paryża. Ja się dowiedziałem, gdzie i u kogo, bo dla mnie to było ważne, przecież ja kocham Polskę, to są pieniądze kradzione dla Polski, prawda? No i to kilka lat tam trwały, były sobie i wiem tylko, że osoba, która je przechowała, chyba miała kłopoty z jakimiś władzami, może skarbowymi, bo to dziwne jest, prawda? Że potem wykupiła swoją, że tak powiem, bezkarność za przekazanie pewnym służbom tej dokumentacji. Ale służbom francuskim czy rosyjskim? Ja mówię o służbom i tyle tylko mogę powiedzieć. Ale to była osoba pracująca dla Polski czy nie? Nie. Te służby nie pracowały dla Polski. Ale dla Francji czy dla Rosji? Ale proszę, no chce pani, to są rzeczy już bardzo, bardzo, że tak powiem, skomplikowane. Ale to sprzedaż była dokumentacji czy oddanie pieniędzy? Przecież nie byłem przy transakcji, tylko mam informację pewną, jakie służby przejęły i jakiego państwa tą dokumentację. Potem książka się niedawno okazała, bardzo dobrze opracowana, naukowa, o Biurze Solidarności w Paryżu. O Biurze Solidarności w Paryżu. Tak, tym właśnie zawiadowanym przez Seweryna Bronsteina, które przechodziły gigantyczne pieniądze. W tym okresie pieniądze. Początkowym, tak. I ta książka, wysłano mi tą książkę i jest w drodze, wysłano mi część zrzutów, przeczytałem kilka stron elektronicznie i ona tam dopowiada rzeczy, których nie wiedziałem. Pisze o kolejnych zaginięciach dokumentów, jakieś tam, nie wiem, spalenia, zamoczenia, a potem pisze, że Solidarność była likwidowana, znaczy biuro, i jechały dokumenty do Polski ciężarówką. No to dziwnym losem, że były dane na sam dach ciężarówki i jak była burza, to zamokły tak, że nie można z nich skorzystać. To jest książka wydana, opracowana na temat historii Biura Solidarności w Paryżu. Pan za bardzo nie chciał się wiązać z tym lewicowym komitetem Solidarności. Założył pan swój pół taki konspiracyjny komitet. Do dzisiaj, bo uważam, że jak się robi rzeczy bardzo istotne i jak się dociera do elit politycznych na świecie, to nie może być tak, że każdy może sobie przyjść, sprawdzić, bo to są rzeczy, że wtedy ci ludzie, którzy są wpływowi na świecie, nie chcieliby współpracować. Dzięki temu pan wiedział, nie wiem, na przyjęciu w ambasadzie dyrektor banku mówi, że wasz działacz wybudował sobie willę, tyle, a tyle ma na koncie. No to właśnie dzięki tym relacjom, które miałem, bo na przykład... A jacy działacze? Tak zwani działacze? No ja to nie, to bardzo poważni działacze. Na przykład willę pod Paryżem,
nie tylko jedno, ale dwie, może dwóch ten, z basenami i tak dalej, bo to... Kto wybudował? No proszę Panią, przecież ja... No ale nie można ja, bez ale nazwisk. Nie, ja mam odwagę, ale ja nie mam czasu po sądach biegać przecież. Ja mam w życiu tyle do zrobienia, tak, że... Ale to ja zapytam... No nie, ja tylko powiem, że na przykład albo inny wybitny działacz Atlantykiem, inny wybitny działacz zwiedzał wszystkie akcje ale nie na całym bez świecie to ja zapytam i kupował złote monety, obrazy. To są wszyscy multimiliarderzy w Polsce. Jestem nędzarzem, bo mam to, jak to się mówi, emeryturę nędzną, dlatego że moje akta poginęły, nie mogę udowodnić. Znaczy SBC zabrała no i tak, zostawiła świstek. No tak, i nawet kartki były, tak, że akta pobrano dla potrzeb Urzędu Bezpieczeństwa. A ci ludzie są teraz dzisiaj w Polsce? No, chyba są wszyscy, tak. Mają środki gigantyczne, kancelary największe mogą ja czasami zastanawiam się, czy zjem dzisiaj kolację albo coś takiego. Był taki sobie młody człowiek, który przyjechał, nazywał się Artur, Arturek, bo o nim mogę powiedzieć. On nie działał jako działacz, tylko on działał jako osoba, która pomogła Polsce. I takie biuro otworzył na bocznej ulicy na Polach Elizejskich, blisko Łuku Triumfalnego i ogłosił, że to jest biuro, takie oszklone małe biuro, że on dysponował środki, które władze francuskie bardzo pięknie dawały, że każdy Polak, który znalazł się w stanie wojennym, mógł dostać 500 franków natychmiastowo. Tylko się zgłosił, pokazał, że jest Polak, dostawał. I to biuro właśnie działało na Polach Elizejskich, obok takiej bocznej ulicy. I taki pewien Artur, myśmy mówili o nim Arturek, prawda? Taki bidaczek, który przyjechał gdzieś tam z Polski na jakieś studia, gdzieś się wkręcił, coś tam zarobił. No i zaczął w tym biurze wypłacać. A przecież Polaków było no, kilkaset tysięcy, bo w samym Paryżu mieszkało wtedy 220, nie mówiąc o emigrantach, o innych. Bo to nie było sprawdzane, wystarczy, że miał tylko dokument polski i dostawał. No i potem władze francuskie zainteresowały się jakimiś pogłoskami, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją i zarządziły kontrolę. No i znowu dziwna rzecz, która we wszystkich środowiskach, co dawały pieniądze, panowała, zawsze akta ginęły albo się paliły. No i ten biedny pan Arturek ogłosił, że miał pożar w nocy komputera, komputer mu się spalił. I wszystkie dane zginęły. Tylko potem jakoś po mieście, po Paryżu jedzie luksusowym Mercedesem młody człowiek, który nigdy nie pracował we Francji. No to takie no, to przykłady mogę powiedzieć. Ale skąd on miał te pieniądze? No przecież wiadomo skąd. No skoro... Jak kontrola... Nie, ale skąd miał w tym biurze pieniądze? Władze francuskie dawały. Francuzi byli bardzo, no naprawdę byli tak, pomagali Polakom. Z Turowskim się pan spotkał? Z Turowskim się spotkałem. Bodajże u mnie nawet raz na obiedzie był w domu, bo do mojego domu bardzo dużo ludzi przychodziło, różnych. Potem się niektórzy okazywali, być może czasami podsłuchy instalowali, bo mój dom był jednocześnie siedzibą komitetu. I co pan sobie pomyślał o nim, jak pan go zobaczył? O Turowskim sobie, no, wyglądał nobliwie. Że tak powiem, pamiętam jak ubrany był i tak dalej, jedliśmy obiad, siedział przy stole, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Potem go kilkakrotnie spotkałem w edycji spotkania. Był tam częstym gościem, bo jak przychodziłem, to on był. Potem z kolei raz się z nim spotkałem w Rzymie, bo ja często bardzo do Rzymu jeździłem z uwagi na pewne tam prace w pewnych komisjach. Wtedy nawet być może, że z nim nawet rozmawiałam, nie pamiętam już tego. No potem echa do mnie dochodziły. Echa dochodziły, bo okazało się, że ten człowiek był duchownym, jezuitą, a chodził po cywilnemu. I mnie to zdziwiło, że u mnie był jako cywilna osoba. W edycji spotkania, jak przychodziłem. Jeden z gości tutaj w programie Otwartym Tekstem mówił o tym, jak go zapytał, do którego kościoła w Moskwie już, jak pracował w ambasadzie polskiej w Moskwie, do którego kościoła chodzi, to zaskoczyło go to pytanie, a kościołów wtedy, do których był tylko jeden duży, katedra w Moskwie, tak. W sumie oczywiście. Być może trzy, ale ta duża, największa. Ale był tak zaskoczony, że nie wiedział, co odpowiedzieć. No ale ja mogę tu powiedzieć to, co wiem. No, słuchy zaczęły chodzić, że zaczął wykładać język rosyjski, Polak, w szkole dla dziewcząt z dobrych domów w Medą. Okazało się, że do tej szkoły chodzą córki premierów z różnych krajów, no takie panny, jak to się mówi, gdzie uczyły się, ale między innymi język rosyjski studiowały. Potem różne takie plotki chodziły o sercowych problemach. Potem chodził taki plotka, że miał się ożenić z córką, bodajże premiera jednego z krajów Unii Europejskiej. Potem jakieś inne chodziły, potem jakieś, że jakieś władze, chyba bodajże francuskie, zakazały ślubu z kimś z uwagi, że miał jakieś tam dziwne opinie.
I potem długo nie wiedziałem, potem go spotkałem na ślubie, na ślubkę w Dolinie Loary, w tym polskim zamku, który kupił za pieniądze rosyjskie przywiezione, znaczy rosyjskie, jego pieniądze przywiezione, Branicki, który przywiózł, prawda, z Kresów. Na czyim ślubie? No, byłem na ślubie szefa liczą spotkania, pana Piotra, który, z którym uczyłem kontakty techniczne, pracowaliśmy w zakresie wydawnictw, między innymi skład książek dla niego robiłem. No, na ślubie Piotra Jeglińskiego? Tak, no, tam w pałacu i tam był pan Turowski i okazało się, że nawet był tak, że był świadkiem na tym ślubie. Borusewicza pan spotkał na emigracji? Tak, spotkałem go raz na takim poufnym spotkaniu ekspertów pracujących dla Jana Pawła II. Miał przedstawić problemy Polski dla tych ekspertów, bo jako ktoś, to czuje bardziej Polski, bo tak przyjechał i tak dalej. Przy papieżu, taki został. Ale to on został wezwany przez nas, nie papież, tylko myśmy poprosili, żeby przyjechało kilka przedstawicieli opozycji, powiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja. Bo przy Janie Pawle II, polskim papieżu, powstała grupa, która miała... Miała pracować jakby koncepcyjnie na temat wizji Europy Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, chociaż jeszcze był komunizm. I ten komitet na poziomie intelektualnym, historycznym, utworzenia w przyszłości może jakichś pewnych struktur, jakieś poznania się wzajemnie, bo te narody były podzielone przez... I zaprosiliście Borusewicza? Zaprosiliśmy profesora, także profesora Wojciechowskiego z Kanady, wybitny profesor, zaprosiliśmy na takie jakby punkty widzenia profesora Kawczaka z Toronto, Polaka, który bardzo się angażował i troszkę umie mieszkał w mieszkaniu. Zresztą Wojciechowski też umie mieszkał, bo w moim mieszkaniu, jak kiedyś obliczyłem, przez całe lata 80. i pół 90. ponad 1200 osób albo mieszkało, albo spało, albo coś. Także i wtedy pamiętam tylko jego wypowiedź. Mówi o Polsce. Moja osobista opinia była, że to było bardzo wyblakłe. Takie wyblakłe przemówienie. No jakoś nic, przynajmniej nic z niego nie zapamiętałem, co byłoby ważne.